10 lutego. Nagroda dla każdego. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze. Najpierw Żydowi, a potem Grekowi. 2:10. Bóg chce błogosławić swój lud wszystkim, zarówno Żydów, jak i pogan. Już w Rzymian 2:9 zauważyliśmy, że nie ma mowy o faworyzowaniu. Utrapienie i ucisk spadnie na każdego człowieka. Podobnie nie ma faworyzowania, gdy przychodzą chwała, cześć i pokój. Wszystkich spotka sąd i wszyscy będą oceniani według uczynków, które mogą być złe lub dobre. Paweł przedstawia sprawę jasno już od początku 2 rozdziału. Żydzi i poganie są na tej samej pozycji, jeżeli chodzi o grzech i zbawienie. Apostoł buduje argument, który rozwija w 3 rozdziale, gdzie podaje, że każdy Żyd czy poganin jest całkowicie zależny w sprawach zbawienia, które jest darem związanym z ofiarą Chrystusa. Według Pawła ci, którzy czynią dobrze, żyją zgodnie z Bożą wolą, a co potwierdza sąd ostateczny, otrzymują chwałę, cześć i pokój. Chwała w tym kontekście nie polega na uwielbieniu własnego ja, człowieka, lecz polega na podzieleniu się Bożą chwałą w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa. Paweł napisał: albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, którą ma się nam objawić. Bo stworzenie z utęsknieniem oczekuje objawienia synów Bożych. 8 rozdział od 18 do 19. Ta chwała nie jest ludzkim osiągnięciem, lecz jest Bożym uznaniem i nagrodą dla ludu Bożego w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa. Każdemu powie: dobry sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wielu ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Mateusz 25. Pokój jest czymś końcowym pojednania, który zdobywa każdy człowiek z Bogiem i bliźnim. Podstawą tego pokoju są przytoczone przez Jezusa dwa przykazania: miłość do Boga i miłość bliźniego. Mateusza 22. Te naczelne zasady są również podstawą czynienia wielkiego dobra, które znów będzie miało znaczenie w czasie sądu ostatecznego. Tak jak Paweł mówił o posłuszeństwie wiary, mówi również o wierze, którą jest czynna w miłości. Wiara prawdziwego chrześcijanina jest czynną odpowiedzią na Bożą miłość. W pewnym sensie życie wiary polega na przekazywaniu innym miłości.